O, witajcie. Tak myślałem, że dzisiaj możecie zajrzeć do Wrocławia. Czy czytaliście hasła przeznaczone na dzisiaj z Biblią na co dzień? W księdze Daniela czytamy: Daniel rzekł: Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły. A w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian: Jesteśmy prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Ten werset ze Starego Testamentu nawiązuje do historii, w której sprawy na pierwszy rzut oka wcale nie wyglądają dobrze. Daniel siedzi sobie w jamie z lwami. Wrzucił go tam król Dariusz za to, że modlił się do Boga, a nie do niego samego. Do tej sytuacji doprowadziły intrygi możnych z dworu. Wrzucenie kogoś do jamy z lwami, umówmy się, nie jest zbyt przyjaznym gestem. Głodne lwy mają w zwyczaju korzystać z takiej okazji i zjadać wrzuconych. Sytuacja jest straszna. Wydaje się, że to koniec życia Daniela, że nie ma dla niego żadnej przyszłości. A mimo to ani król, ani sam zainteresowany nie są bardzo przejęci. Daniel wierzy, że Bóg go uratuje. Król Dariusz też ma nadzieję, że ten Bóg Daniela, o którym słyszał, okaże się tak mocny, że nie da lwom go skrzywdzić. I tak się stało. Ta historia ma w sobie intrygę i grozę, i happy end. Dlatego łatwo może umknąć, że najprawdopodobniej nie o Daniela, lwy i króla tutaj tak naprawdę chodzi. A przynajmniej nie o tego króla, bo opowieść o Danielu, których akcja rozgrywa się w VI wieku przed Chrystusem, najpewniej zostały spisane dużo później, w II wieku. A w II wieku Żydzi musieli opierać się innemu królowi, Antiochowi IV Epifanesowi, który chciał postawić posąg Zeusa w świątyni jerozolimskiej. Z tego powodu wybuchło powstanie Machabeuszów. Słowem, czasy były trudne. Opowieść o Danielu, o innych trudnych czasach, podnosiła na duchu, kiedy los zmagań z Antiochem Epifanesem wcale jeszcze nie był przesądzony. Ostatecznie powstanie Machabeuszów zaowocowało niezależnością Judei na blisko 80 lat. Czasy Daniela, czyli niewola babilońska i życie ludu wybranego na wygnaniu, były podobne do czasów zmagań z okresu powstań Machabeuszów. W obu przypadkach świat się zmieniał, szukał nowego kształtu. Dlatego te słowa są kojące i dla nas, bo na pierwszy rzut oka u nas sprawy też nie wyglądają dobrze. Żyjemy w świecie pełnym nierówności, frustracji, gniewu. Wszystko wskazuje, że zmierzamy do katastrofy klimatycznej. Na razie nie widać szansy na odwrócenie tego trendu. I w tym wszystkim musimy się jakoś odnaleźć. Zapewne ilu ludzi, ile chrześcijanek, ilu chrześcijan, tyle refleksji, jak to wpływa na naszą duchowość. Tyle pomysłów, co robić. Wierzę, że przykazanie miłości sprawia, że nie możemy być obojętni, szczególnie w takich trudnych czasach. Chrześcijaństwo to zaangażowanie po stronie bliźniego, tego, który jest w trudnej sytuacji. A zatem musimy działać. Musimy stanąć twarzą w twarz z naszymi lwami. Musimy opowiadać się przeciw mowie nienawiści. Musimy wspierać tych ludzi, którzy borykają się ze skutkami katastrofy klimatycznej. Musimy wspierać tych, którzy w czasie epidemii i po niej znajdą się w trudnej sytuacji. Jak? Czy indywidualnie? Czy poprzez wspólne akcje? Albo poprzez instytucje państwowe czy samorządowe? Na to musicie sami poszukać swojej własnej odpowiedzi. Musicie pomyśleć, co uznajecie za słuszne. Nie wiem, jakie jest wyjście, które pomoże największej ilości osób. Nie wiem, co jest najlepsze. Nie wiem, czy uda uniknąć się poważnych konsekwencji tych procesów, które obserwujemy na świecie. Wiem za to, że pomimo tego zamieszania, pomimo niepewności, nie musimy wcale ulegać strachom. Powiem, że nadzieja, którą daje nam Bóg,
Nadzieja objawiona w Chrystusie nie jest zależna od naszych sukcesów czy porażek. I ta nadzieja da nam siłę. Paweł pisał do Koryntian, gdy sprawy nie wyglądały dobrze, że mogą być powaleni, ale nie pokonani. Pamiętajcie o tym i niech ta nadzieja przyniesie wam ulgę w waszych problemach. Niech da wam siłę, by sprawić, że świat będzie trochę lepszym miejscem. I niech da wam przestrzeń, żeby cieszyć się małymi rzeczami. Chociażby pięknym porankiem, filiżanką kawy. Amen. Zostańcie z Bogiem.